Przedstawiam wam nasze nowe domowe zwierzę. No dobra, przesadziłem, bo moja mama wzięła tutaj w słoiczek pszczołę, uwięziła. Nie, po prostu tak wzięła, bo prawdopodobnie no, pszczółek już jest bardzo mało. No, tak przynajmniej ja zauważyłem. Ta pszczoła jest hardkorowa, dlatego że ona na jednym takiej małej nitce wzięła sobie, mogę to nazwać łapkę, wzięła się, zawiesiła na tą łapkę i sobie tak zwisała i się jeszcze tak przykładowo myła. Może nawet zobaczycie za chwilę, czy tak się stanie, nie wiem. W każdym bądź razie, wiecie co wam powiem? Chyba najciekawsze jest obserwowanie takich zwierzaków niż, nie wiem. Naprawdę, to jednak jest dosyć ciekawe zajęcie. Obserwowanie zwierzaczków. Gdzie ona jest? O, tu jest. No właśnie zapomniałem, jak my ją nazwaliśmy. Osobiście chyba się nazywała... Nie, na pewno nie Maja, na pewno nie. Nie wiem. No jeżeli wiecie, jak ją nazwać, to piszcie w komentarzach, jak ma się ona nazywać. Bo dla mnie osobiście, wiecie, jak się nazywa? Lukrecja. Nie, to jest asasyńska Lukrecja, o, bo się zawiesiła jedną tą na takiej małej nitce i nie spadła. Skubana, co? Lepsza od pudziana. Oj, nie buntuj się, spokojnie, zwierzu. Dobra, więc to był taki niecodzienny fragment filmiku. Nagrywany 2 października 2013. Specjalnie dla was, abyście zobaczyli taką fajną rzecz. Znaczy zwierzę zobaczyć. Patrzcie, te konie jadą. O w dupę, co tu się dzieje? Ja pierdzielę, schody poszły, konie, co to jest? Konie Rafały, nie mogę, co tu się dzieje w Asasynie Trójce? Patrzcie. To jest nienormalne, no jak? No jak? Co? Konor, czy ty to widzisz? Patrz, i tu będą z tej strony. I takie kółko. I koń się pojawił. Ja pierdzielę. Masakra. Fajnie mieć na chacie, nie? Nie dość, że konie się zgliczowały, to jeszcze ja się sam zgliczowałem. Jestem w czarnej dupie. Patrzcie, gdzie te konie są. Jestem w środku jakiejś chałupy. Jedyne wyjście to wydostać się z tego właśnie, z tego gówna. Patrzcie, jestem w środku chałupy. Spokojnie. To wszystko przez Sonika 06. Mam tego save'a z tej gry i może dlatego są takie błędy w Assassinie 3 nawet. Nie no, takiego też się nie widziałem. Patrzcie, no na te konie, no co tu się odpierdziela.
Nie no, ja tego nie ogarniam w ogóle. O. I takim oto sposobem można wyjść z chałupy. Dobre to. Nie no, ale jeszcze raz, no dajcie, no patrzcie na to, no. No patrzcie. To jest normalne. No nie! O, będziecie mieli przejażdżkę przez chałupę. O, i tak dalej. Co to za błąd? O, przez schody. Normalka, no nie. Nie, nie mogę. To jest pierdzielne. Na ryj. Ludzie, co to ma być? Gościu leży martwy, a tu mi daje łapkę. Hej, siema. No patrzcie, jak to wygląda. Jeszcze klęczy na dodatek. Daj łapę. Siema. Siema, z buta wjeżdżam, wyłamuję drzwi. No i tak dalej, można tam się bawić, nie? No, i to jest to. Co nie, Konor? Biegnę, kurna! Ui, ui! 10 pierścieni! Dobra, patrzcie na to, kozaki! Haha, patrzcie na to! Wszystkie szmaragdy! Yeah! It's me, Sonic Variant! No tu już będzie grubo. Ha, ha, ha! Sonik ma wszystkie szmaragdy. Ale jestem zajebisty. Gangnam Style, paruwo. Wow! No. Świetnie. To tu już lipnie trochę. Dobra, special bonus i coś jeszcze? Czy to już kuźwa wszystko? Co mogę wam pokazać? Na pewno. Tak jest. Koniec gry. Przeszedłem. Haha. Wszystkie szmaragdy. Jestem zajebisty. Tyryryryłę. Wow. Ludzie, to jest przegięcie parówy. Patrzcie, co się stało z tym jelonkiem. Z tym młodym jelonkiem, patrzcie. Zatrzymał się w miejscu, przeraził się na widok pięciu wilków. Chyba je tam upierdzieliłem, chyba już ich tam nie ma. I bez kitu zawieruszył się. Co to ma być? Się pytam. Się zawieruszył skubany. Jeszcze nawet jest tego. Dający się wejść na niego.
dawaj kasę. Pogrzebie ci po jajach. Charge, Captain. The Belladonna, under Rodrigo Hotalis and Company. She appears Spanish for all intents and purposes, but rest assured she's a French vessel. French are bringing in a boatload of powder and guns for old Georgie and his patriots. Some colonial boats were supposed to escort her up the coast, but they left her behind. She's been waiting ever since. We will make sure Washington gets what he is expecting. Where is the Capitaine? I'm the Captain. You are late! We came as quickly as the wind allowed. Too slow! What happened to your escort? Her handlers started with us, then departed without warning. Tipeee! This is why the lieutenant insisted I come along. Pardon! We'll go where we could. What? The Atlantic is a dangerous place.
the lone shipper, especially one lady who such desire and stop. You must be glad to see us. Boss, it is hot here. My lieutenant is not excited for the cause of the North. Is this man being serious? Keep a sharp eye, Mr. Hoffman. Anybody searching for the Belladonna could be upon us in an instant with this fog. Aye, Captain. I've got a monkey's fist in me, cousin. Co ten mój ziomalski asasyn robi w Nowym Jorku? Normalnie prawie jak Kevin sam w Nowym Jorku. Litości, ale mój asasyn naprawdę z ataku pierdolca. No patrzcie co on odwala. Nie mogę tego zrozumieć. Weź się opanuj. Człowieku nie z tego wieku.